Wszystkim z tej strony, Mario, z ostatniej tawerny. Zapraszam Was serdecznie na kolejny materiał o motywach literackich w grach wideo. Ważny mamy dzisiaj dzień, dzień ojca. Dlatego pamiętajcie by złożyć im jak najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta. Dlatego z tej okazji spojrzymy na różnych ojców w grach wideo. Dlatego zapraszam i przypominam, na dole w opisie znajduje się lista gier, w których mogą pojawić się potencjalne spoilery. Kratos, pogromca greckich Herosów i bogów. Jeden z największych antybohaterów gier wideo. Okazuje się być całkiem niezłym ojcem. Nawet pomimo tego, że ewidentnie nie pamięta on, jak ma jego syn na imię. Boy, boy, boy! Kratos jest dla Atreusa surowym, ale mimo wszystko dbającym o niego ojcem. Chroni go, ale jednocześnie daje poznawać świat. Czasami Kratos decyduje się na bezpośrednie tłumaczenie pewnych rzeczy. Pomaga Atreusowi zejść ze złej drogi, ale czasami decyduje się na to, by jego syn sam coś zrozumiał. Na przykład podczas jednego questa pobocznego, w którym mamy pomóc pewnemu martwemu człowiekowi, atreus mocno angażuje się w pomoc, gdzie Kratosa niezbyt to interesuje. Jednak ostatecznie pomaga synowi, gdzie wychodzi na jaw, że zmarła postać tak naprawdę stanowi dla ich dwójki ogromne zagrożenie, tym samym dał poczuć synowi, że nie zawsze należy komuś zaufać. Relacja Kratosa z Atreusem jest mocno zawiła i przechodzi różne etapy podczas przygody w God of War. Jednak Kratos, pomimo potwornej przeszłości, jaką miał, chce jak najlepiej dla swojego syna, a przede wszystkim nie chce, by ten popełnił te same błędy, co on. Joel przed wydarzeniami z The Last of Us był ojcem, potem na kilkadziesiąt lat przestał nim być, by ponownie się nim stać dla dziewczyny imieniem Eli. Na początku Ostatniego z Nas Joel stara się uciec ze swoją córką z miasta, które powoli staje się opanowane przez dziwną chorobę zmieniającą ludzi w grzybo -zombio podobne stwory. Niestety w pewnym momencie spotyka uzbrojonego żołnierza, który dostaje bardzo nieprzyjemne rozkazy, zastrzelnia jego oraz Sarah. Dziewczynka ginie na miejscu. Po 20 latach starań o przetrwanie, Joel otrzymuje misję eskorty pewnego ładunku. Jednak tym ładunkiem okazuje się Eli, dziewczyna, która z nieznanych przyczyn jest odporna na działanie zarodnika grzybów. Na początku ich relacja jest chłodna jak serce diabła na Antarktydzie. Joel chce jedynie dowieść dziewczynkę w wyznaczone miejsce, jednak z czasem ich relacja się zmienia i Joel staje się dla niej ojcem, a Eli dla niego córką. Ich wspólna walka o przetrwanie oraz dbanie o siebie nawzajem zwiększyło więź między nimi. Do tego stopnia, że Joel w pewnym sensie pozbawił ludzkość możliwości uodpornienia się przed paskudnym grzybem, by Ellie miała szansę na spokojne życie. Ale jak to prawdziwy ojciec dla szczęścia córki zrobi wszystko. Jednym z ciekawszych detali pomiędzy The Last of Us oraz The Last of Us Part 2 była obietnica Joel'a, który powiedział kiedyś Ellie, że nauczy ją grać na gitarze, a na zwiastunie Partu drugiego mogliśmy zobaczyć dziewczynę, która grała właśnie na gitarze. Czy dla ważnej dla Was osoby wrócilibyście do piekła? Bo Sebastian Castellanos jak najbardziej się na to zdecydował. Obraz detektywa pomiędzy pierwszą a drugą częścią bardzo się różni. W pierwszej części był zimny, Mało się odzywał i wydawało się, że widziane przez niego rzeczy tylko trochę go ruszają, ale i tak postanowił iść naprzód, a informacje o jego rodzinie były jedynie w notatkach znajdywanych podczas gry. Natomiast w drugiej części stał się postacią bardziej rozmowną i mniej tajemniczą. Częściej komentuje wydarzenia, które dzieją się na ekranie, oraz zamiast samotności, praktycznie cały czas ma kontakt z jedną z postaci pobocznych. Czyli Kidman. Tak samo więcej wiemy o rodzinie Sebastiana niż w pierwszej części. Sam powód, dla którego detektyw znowu przechodzi przez piekło zgotowane przez maszynę STEM, jest rodzinny. Castellano spróbuje odnaleźć swoją córkę i wydostać ją do prawdziwego świata. I mimo tego, iż ledwo uszedł on z życiem z tej chorej maszyny w pierwszej części, to decyduje się on znowu do niej wejść dla swojej córki, by spróbować ją uratować. Niesamowite. A niektórzy wchodząc do przedszkola, nie pamiętają, jakich ich dziecko ma na imię. W jednym z materiałów wspominałem, że Itan to najlepszy mąż, jakiego można mieć, ponieważ w siódmej części gry postanowił jechać do nieznanego mu miejsca, gdyż żona, która była zaginiona od trzech lat, wysłała mu wiadomość: Ach, Miłość. Jednak Itan Winters jest równie wymarzonym ojcem. By odzyskać swoją córkę, musiał walczyć z lekanami, gulopodobnymi stworami i oczywiście z gigantyczną, potężną, posiadającą wielkie szpony Lady Dimitrescu. Ale mówiąc trochę poważniej, to, że Ethan walczył o zdobycie Rose z powrotem, to jest fakt i walczył o nią do samego końca. Najpiękniej pokazuje to jedna z ostatnich scen, gdzie Ethan pada na kolana, trzymając małą Rose w ręce. Nawet ledwo żywy nie chciał jej puścić. Niektórzy kłamią, by wymigać się od odpowiedzialności bycia ojcem, a niektórzy kłamią, by być ojcem. Ta oto ośmiornica, którą widzicie na ekranach, postanowiła okłamywać swoją rodzinę o swoim pochodzeniu, by móc dbać o nich i zapewnić im dobre życie. Trzeba przyznać, że był w tym lepszy niż Superman. Antyfan Kryptonitu potrzebował innego ubrania i okularów, by ukryć swoją tożsamość. Ośmiornicy wystarczy jedynie ubranie i zachowywanie się jak człowiek, co oczywiście przychodzi mu z trudem. Ale się stara. Oczywiście mistrzynią kamuflażu dalej zostaje Hannah Montana, bo ona potrzebowała tylko peruki. Ale najważniejsze jest to, by nie bać się swojej prawdziwej tożsamości przy najbliższych. Bo jak się okazuje na końcu gry, rodzina, dowiadując się o prawdziwej naturze bohatera, i tak oznajmia, że go kocha. Tylko pytanie, dlaczego dzieci nie mają żadnych cech ośmiornicy? A teraz obraz prawdziwego macho. Mięśnie większe niż głowa. Lewa ręka zabija, prawa strzela ołowiem. A równocześnie kochający ojciec i osoba walcząca o przyszłość dziecka, którym zajmuje się po śmierci swojego przyjaciela i jej ojca. Oto opis mężczyzny idealnego. Barrett Wallace. Ten groźnie wyglądający facet dołączył do ruchu oporu, który walczy o środowisko planety. Stał się jej członkiem dla córki swojego przyjaciela. By ta mogła dorastać w normalnym świecie Barret stara się ją chronić Nawet w najmniejszych tarapatach Nawet jak Marli lekko przestraszyła się Głównego bohatera gry, Clouda To bez wahania Wallace rzucił się na niego Ale nie zapomina również O podstawowym wychowywaniu jej Kiedy Cloud dał jej kwiatka To Barrett przypomniał, co w takich sytuacjach się mówi A mówi się dziękuję Tak samo wy podziękujcie waszym ojcom, że są I to wszystkie przykłady ojców w grach Jakie dzisiaj dla was przygotowałem jeśli macie jakieś własne pomysły i przypomina wam się jakiś ojciec, to piszcie je w komentarzach. Pozostaje mi się z wami już tylko pożegnać i zaprosić do innych fantastycznych treści na ostatniej tawernie. Jeśli materiał ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrypcję na dole. A my widzimy się w pozostałych materiałach. Hej! A, jeszcze jedno. Dla każdego widza mam bardzo ważną wiadomość, ale to powiem wam jak wrócę ze sklepu. Idę po mleko.